Dobry wieczór, kochani. Jest dzisiaj środa, godzina 20, więc live z naszym gościem. Dzisiaj mam dla Was niesamowitego, wspaniałego gościa, którego wszyscy znacie, mojego dobrego przyjaciela Szymona Niestrzyjewskiego, który jest księgowym. Chyba go wszyscy znają jako księgowym, ale nie tylko, bo wiele osób o tym nie wie. Szymon ma super jakby taką smykałkę do robienia biznesu. Jeżeli ktoś potrzebuje porady w tym zakresie, to też warto się do Szymona zgłosić. Szymon, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Ty w swoim garniturze, ja tak trochę po domowemu, słuchaj, w takim jeszcze tutaj obieram ziemniaki przy okazji, wiesz, myję i sprzątam, wykąpałam dzieci i tak szybko, szybciorem pomalowałam tylko usta i jestem z wami. Słuchajcie, zadawajcie pytania, macie oczywiście Szymona dzisiaj. Szymon, ty jesteś wszędzie, bo wczoraj miałeś live z Wojtkiem Semonowiczem, dzisiaj u mnie, więc codziennie Szymona można spotkać na Facebooku. A powiem szczerze, że dzisiaj dostałem powiadomienie, bo zapomniałem, nie, ale zapraszam bardzo serdecznie. Również w piątek mam na Mieszkaniczniku Londyn. O, super, więc Wieczorem. jesteś. Wieczorem w Mieszkaniczniku Londyn jestem i w piątek rano robię live'a własnego solo pod nowym moim takim szyldem Szymon Biznes, właśnie o tych rzeczach biznesowych, ponieważ rozpoczynam bardziej mówienie na temat, jak budować, skalować, rozwijać biznes, i to będzie taki mój nowy teraz, nowe hobby i nowy koń. Ale gdzieś tam będziesz z nami w tych nieruchomościach, Tak, jakby tak, 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 nie tak. To jest odchodzisz, mój co? zupełnie dokładnie nowy projekt, I którym się będę zajmował księgowości. niedługo. Natomiast, a to się robi tylko i wyłącznie dlatego, że mam coraz więcej zapytań od klientów, którzy proszą, aby im pomóc w rzeczach takich typowo biznesowych, właśnie przy zatrudnieniu pracowników, przy rozwoju firmy, przy jakichś większych kontraktach, przy targetowaniu sprzedaży, marketingu. Więc to są wiele rzeczy, które dotyczą rozwoju biznesu, a ja już od paru lat, można powiedzieć, zajmuję się To biznesem. robię. I coś mi Super. tam wychodzi. Witam wszystkich bardzo serdecznie To na wstępie. dokładnie. Więc Dziękuję za zanim zaproszenie. Szymon cokolwiek powie, słuchajcie, to już minęło 5 minut, ale ostatnio musiałam mu oddać swój czas, jak miał prezentację. Więc myślę, nie wyrobi się chłopak, ma jeszcze z 50 slajdów do przodu. Więc muszę. Ale słuchajcie, jeżeli oglądacie, to oczywiście pamiętajcie, żeby lajkować, dawać serducha, udostępniać, ponieważ ten temat, podatki i błędy podatkowe, jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości, jest bardzo, bardzo częstym. Ja rozmawiam na konsultacjach cały czas z ludźmi, którzy zanim pomyślą, jak kupić nieruchomość, już chodzą i oglądają, a jeszcze nie wiedzą, jak ją kupić. Więc jeżeli oglądacie nas na YouTubie, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasze kanały, SN Accounts Szymona i mój, i tak samo na Facebooku. Polajkujcie wszystko, poszerujcie, żebyśmy mieli jak największe zasięgi. Słuchajcie, żeby Polacy, którzy próbują, chcą i planują kupić nieruchomość w Wielkiej Brytanii, ominęli i uniknęli tych błędów, które mogą ich słono kosztować. A teraz Szymon, powiedz dla wszystkich, którzy nas nie znają, kim jesteś i co robisz, gdzie można cię znaleźć i jak pomagasz innym. Już właśnie zaczynam oglądać nas na YouTubie, żebyśmy też byli, abym widział, jak to wszystko wygląda. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Magda, dziękuję bardzo za zaproszenie. Słuchajcie, ja nazywam się Szymon Niestryjewski. Dla osób, które mnie nie znają, ja od lat kilku, na stół to już będzie z 12 lat, zajmuję się księgowością w Wielkiej Brytanii, jestem właścicielem firmy SN Accounts. Już się zajmuję troszeczkę mniej sam osobiście rozliczaniem, natomiast dalej udzielam konsultacji i dalej pokazuję się gdzieś i mówię ogólnie na tematy podatkowe. Zajmuję się, tak jak już wspomniałem na wstępie, rozwojem firmy księgowej SN Accounts, żeby ona wszystkie działy działały, funkcjonowały i mogły się rozwijać. I jak to jest w biznesie, jeżeli się robi jedno, nie ma się czasu na inne rzeczy. Stąd też pomysł na to, że właśnie rozwój nowego kanału Szymon Biznes, bo klienci przychodzili się, pytali: pomóż mi, jak to zrobić, żeby rozwinąć ten biznes. Natomiast tak, od wielu, wielu lat zajmowałem się i nadal się zajmuję w trochę z rzeczami związanymi z księgowością. Pierwszy mój klient, z którym się notabene widziałem w listopadzie, i to było nie dlatego, że pojechałem, żeby go tam gdzieś rozliczyć, tylko to byłoby już po prostu spotkanie się z klientem i porozmawianie na temat
takie bardziej prywatne, zgłosił się do mnie z nieruchomościami w 2010 roku. Z pierwszą nieruchomością do rozliczenia. Do dzisiaj tych nieruchomości ma 11. Super. I to, co jest najlepsze, to co właśnie tutaj porozmawialiśmy, dla osób, które będą chciały, na pewno Magda więcej w stanie jest wytłumaczyć, przy robieniu remortgage i wartość tych nieruchomości jest już zupełnie inna niż teraz, nie wyciąga praktycznie kapitału, wyciągnął tylko dwa razy, natomiast teraz nie wyciąga kapitału i ilość jego kapitału w tych nieruchomościach jest bardzo duża i on sam powiedział, że na dzień dzisiejszy to, że nieruchomości idą w górę, w dół, zupełnie go nie interesuje, ponieważ jest tak duża ilość jego kapitału i dobre dochody z tych nieruchomości, że zajmuje się tylko tym i ma spokojne życie. Ale to tyle Super. Z rzeczy takich typowo nieruchomości. Dzisiaj ja robię story na Facebooku. Próbuję przynajmniej... Mam mówić więcej? Nie, spokojnie. Jak ci dam więcej mówić, to będziemy tutaj siedzieć do 12. Ale jesteś chyba jednym z najbardziej dostępnych, może nie, źle to zabrzmiało, Boże, co ja tam po tym kieliszku wina. Nie jesteś dostępny, ale takim jesteś księgowym i osobą, która pomaga innym osobom jakby biznesowo i inwestycyjnie, którą można spotkać na wielu miejscach i to jest też fajne, bo można cię poznać, zobaczyć, czy się ciebie lubi, czy się fajnie z tobą gada i dopiero wtedy też jakby zdecydować. Ja lubię pracować z ludźmi, których lubię. Nie wiem, dokładnie, tak bo to tak jest mam. Też jedna z rzeczy. Podejmujemy decyzję w momencie kupowania czy w momencie dealowania z kimkolwiek. Jeżeli tą osobę znamy, to robimy to szybciej i dużo, dużo łatwiej. To jest jedna rzecz. Druga, zawsze byłem osobą, która jest otwarta i lubię to. Też lubię przebywać na networkingach i budować grupę ludzi wokół siebie, z którą będzie można zawsze coś fajnego zrobić. I dodatkowo dzielenie się wiedzą i pomaganie wielu osobom także sprawia fajną frajdę i powiem szczerze, że coraz częściej gdzieś, znaczy był okres, kiedy jestem i mnie nie ma, bo nie można być cały czas wszędzie, bo to jest niemożliwe. Są okresy, kiedy dana osoba może być częściej i więcej na żywo bądź na spotkaniach, no ale też musi być okres czasu pracy, który jest jakby za zamkniętymi drzwiami, czyli to, że są klienci, to potem trzeba tą pracę gdzieś tam wykonać, więc jest się takie on and off. Najbliższe spotkanie, na którym będzie można mnie spotkać, tu będziemy mogli od razu podreklamować Aspiro w Milton Key 6 marca u Asi Tasińskiej. Super. Aczkolwiek tutaj się zaskoczę, nie występuje, znaczy występuje tam, natomiast nie występuje jako firma księgowa, tylko jako moja inna firma i to będzie tak jakby pierwszy raz takie przedstawienie na rynku brytyjskim mojej nowej, dwuletniej już działalności, gdzie mój wspólnik akurat przylatuje z Polski, też sobie troszeczkę pochodzimy po Londynie i będę przedstawiał troszeczkę coś innego. Będziemy w Milton Keynes, to nie Londyn jeszcze. To nie, znaczy on ja wiem, że tobie zna Nitton, się wydaje, że to Londyn. Nie, my się spotykamy w Londynie, a dopiero potem jedziemy do Milton, więc najpierw spotkanie w Londynie, połazimy sobie po Londynie. Natomiast potem 12 marca spotkanie u Magdy w Coventry. Nie będę miał swojego slotu, ale będę obecny. Będziesz miał. Ale nie będę był przygotowany, bo oddałem to Wojtkowi, bo z Wojtkiem się ugadałem dzisiaj, bo dzisiaj się też widziałem. Wojtek powiedział, że ma taką długą prezentację, tak. Że jak wy oboje macie taką długą prezentację, to będzie ciężko. Dokładnie. Wczoraj się widziałem właśnie z Wojciechem Symonowiczem, żeśmy rozmawiali na temat remortgage. Zapraszam do wideo, bo naprawdę poruszyliśmy świetnych kilka tematów. Dzisiaj się też jeszcze z Wojtkiem widziałem w Milton Key po to, żeby uzgodnić parę drobnych rzeczy, właśnie co będziemy robić u Magdy. Natomiast serdecznie zapraszam dla osób, które jeszcze nie kupiły biletów. Słuchajcie, 12 marca jest to niebywała okazja, żeby kupić bilety teraz, tu i teraz i spotkać się 12 marca na szkoleniu z nieruchomości. Dokładnie, będziemy tematem szkolenia będzie skuteczne szukanie okazji inwestycyjnych, ponieważ wiecie, rynek się zmienia. Ja wiem, że nieruchomości idą do góry i wiele osób ma z tym właśnie problem. Jak z tym rynku teraz kupić nieruchomość? Bo ja też mogę wam pokazać nieruchomości z 2018, 2019 roku czy 2017 i jakby pokazać, że to były super deale.
no bo wiadomo, że ceny były trochę inne niż teraz, ale jak teraz na dzisiejszym rynku, jak na dzisiejszym rynku, na konkretnych przykładach, bo to będzie wartościowe, będziemy uczyć się, jak skutecznie, jakich metod używać, jak rozmawiać z agentami, jakie pytania zadawać, jak szukać nieruchomości poza rynkiem, bo wtedy omijamy całą tą kolejkę ludzi, którzy czekają na viewing, więc na pewno mnóstwo wiedzy tutaj, oprócz tego kurs online, który dostajecie już na zawsze, dożywotnie, możecie do tego wrócić i tam też wiele materiałów, jak na przykład listy do wendorów, jak kalkulatory, jak oszacować koszty remontu, mnóstwo informacji, 10 tygodni, więc tu link w komentarzu, będzie można spotkać Szymona, Wojtka Szymonowicza i wiele innych osób jeszcze, będziecie się o tym dowiadywać na moich kanałach, właśnie kto będzie. Słuchajcie, witam Was wszystkich serdecznie, tak dosyć szybko, bo zaczynamy o tym, jakie błędy popełniają inwestorzy i wiem, że Szymon się przygotował tutaj ze wszystkich błędów. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Popatrz, nawet jakiś Szymon Niestrzelski ogląda nas. Widziałeś? No właśnie, tak to już jest, że nawet i Szymon Niestrzelski ogląda. Szymon, inwestowanie w nieruchomości jest nie... Popatrz, Paulina będzie, Kasia też pisze, że będzie. Miło. Dobra, one zawsze są. To bardzo fajnie. Inwestowanie w nieruchomości. Nieodłącznym tematem inwestowania w nieruchomości są podatki, bo tak naprawdę nie da się nic zrobić i inwestować bez konsultacji z księgowym. Nawet proste, jak skutecznie szukać ofert i inwestycji teraz. Kiedy ja wystawiam ofertę, czy wysyłam ofertę do agencji, czy rozmawiam z agencją, to wysyłam już wszystkie informacje, czyli na przykład kto kupuje, proof of funds, proof of ID, moje bank statementy, że mam kredyt i tak dalej, i tak dalej. Więc wiedząc, że agent jak zobaczy taką ofertę, to będzie wiedział, że ona jest porządna, solidna. Ale jak ktoś nie wie, jak kupić nieruchomość, na przykład, czy to jest firma, czy prywatna osoba, prosty już początek, kiedy jakby na samym początku napotykamy dużo przeszkód, więc księgowy nieodłączny, jakby osoba, która jest w naszym teamie, musi być i im więcej mamy nieruchomości, im więcej firm, im więcej, większa ta struktura jest, to tym po prostu trzeba częściej z tym księgowym rozmawiać. Jak się z nim nie rozmawia, to potem mam takich landlordów, którzy przychodzili przed 30 i 29 stycznia po statementy swojego czynszu, bo nawet nie wiedzą, ile tego czynszu było i potem był płacz i nie wiadomo, co na co wydali, jakie wiadomo, że mają tylko jeszcze jeden dzień czy dwa do rozliczenia, więc wszystko na ostatnią chwilę. Słuchaj. Teraz oddaję Tobie głos i powiesz nam, jakie są błędy najczęściej, które widzisz, które popełniają inwestorzy początkujący czy nie, bo często nie są oni początkujący, co robią źle i jak mogą temu zaradzić. Wiem, że sobie to masz to w punktach, tak. Więc słuchajcie teraz z otwartymi uszami i oczami. Dokładnie, więc słuchajcie, to błędy to one nie dotyczą, to nie jest tak, że to dotyczy tylko i wyłącznie osób, które prowadzą działalność czy zarabiają jako osoby inwestujące w nieruchomości. Wiele z tych błędów czy wiele z tych rzeczy dotyczy ogólnie osób, które prowadzą biznes i to są po prostu błędy, gdzie jak ja zauważyłem, są grupy ludzi, dla których słowo, dokumenty, papiery, faktury brzmią w taki sposób, gdzie mimo, że to się wytłumaczy i się pokaże w bardzo prosty sposób, jak sobie z tym dawać radę, dla tych osób są to rzeczy, które są nie do przeskoczenia. I przez to, że te osoby od razu z góry zakładają, że to jest trudne, niemożliwe, nigdy tego nie pojmę, to nigdy nie będą chciały tego robić z uśmiechem i nie będą tego robić tym bardziej na raz. Będzie to z reguły odkładanie na ostatnią chwilę albo jeżeli da radę przejść dalej i tego nie zrobić, to tak zrobią. I słuchajcie, i no niestety... To ja. Tak bywa. Gdyby nie mój księgowy, który już w lipcu nas rozlicza, to ja bym była na ostatnią chwilę. Oczywiście, więc my zaczynamy naszą kampanię informacyjną odnośnie rozliczeń już w kwietniu do wszystkich klientów i słuchajcie, i mamy sytuację, że nasi klienci, którzy otrzymują maile, telefony i są w kontakcie z nami od kwietnia, potrafią się nie wyrobić do końca stycznia z dokumentami. Czyli prawie rok czasu potrafią tych dokumentów nie skompletować, nie przynieść, wszystkie rzeczy robią, które mają za zadanie jakby zapomnieć o problemie. To jest czasami też tak, jak zwróćcie uwagę na zwierzęta.
gdzie, szczególnie na psa, jak pies coś, jak pies cię nie widzi, to myśli, że tego też nie widzisz. I oni właśnie w ten sposób starają się, że jeżeli ja się do niego nie dodzwonię, to problemu nie ma. Więc w ten sposób starają się unikać biura księgowego. Jeden z takich podstawowych elementów to jest nierozliczanie całości dochodów z tytułu wynajmu nieruchomości, jak i innych rzeczy, które robimy. To jest najczęstszy błąd, który popełniamy. Oczywiście robimy to jakby dwojako. Z jednej strony robimy dlatego, że faktycznie o czymś gdzieś zapomnieliśmy, bo ten dochód był nieduży, bądź mając sporo różnego rodzaju przychodów, o czym powiem troszeczkę później, mogliśmy na przykład czegoś, jeden z przychodów gdzieś pominąć, tak? Bo tego, załóżmy, mamy 7, 8, 12 nieruchomości, nie radzimy sobie z dokumentami, wydaje nam się, że one wszystkie są, dajemy do biura księgowego, nie powiedzieliśmy, że tych nieruchomości mamy o 2 więcej w danym roku, biuro o tym nie będzie wiedziało, bo jeżeli mamy osobne konta, czy pieniądze inaczej gdzieś wpływają, to tego nie jesteśmy w stanie tak zobaczyć, dopiero później gdzieś tam wychodzi. Więc nie rozliczamy całości naszych dochodów. To się właśnie bierze z tego, że jesteśmy często niesystematyczni, boimy się dokumentów, dokumenty nam giną, nie mamy jakby systemu w naszym przedsiębiorstwie do tego, jak i gdzie składujemy nasze dokumenty. Natomiast także jest druga grupa, która nie rozlicza całości dochodów, to są grupy, które tam to może nie rozliczę i jakoś się ślizgnę, ślizgnąłem się 3 lata, kolega się ślizgnął i tak dalej, nic mi się nie stanie. Więc to jest grupa ludzi, która w ten sposób robi. Oczywiście jakby pracą Urzędu Skarbowego jest to, żeby wychwycić wszystkie nasze możliwe dochody. Jeżeli załóżmy dane dochody otrzymywaliśmy w formie gotówkowej i nie wpłacaliśmy gdzieś tego na konta, i to nie były nie wiadomo jak wielkie kwoty, że za to nagle nie okazywało się, że kupowaliśmy sobie nie wiadomo ile nieruchomości i tak dalej, to jest prawdopodobieństwo jakby złapania nas przez Urząd Skarbowy jest bardzo małe, ponieważ w tym momencie mamy gotówkę, to wychodzi tak, że to jest poza systemem i złapanie czegoś takiego jest bardzo małe. Gorsza sytuacja jest wtedy, kiedy jakby uzyskujemy tego typu dochody, które są już dosyć spore, gdzie wynika z naszych nieruchomości czy z naszej działalności, że możemy część pieniędzy otrzymywać w gotówce, której nie ma, więc tutaj są sytuacje, że to można wyłapać w momencie, kiedy tą kwotę mamy troszeczkę większą. Nie daj Boże, czy w zależności od tego Urząd Skarbowy mówi daj Boże, my mówimy nie daj Boże, te pieniądze gdzieś wchodzą na konto w postaci gotówkowej, gdzie wpłacamy te pieniądze, albo wydajemy pieniądze i się nagle okazuje, że wydaliśmy w przeciągu 5 lat więcej pieniędzy niż wykazaliśmy, że zarobiliśmy na naszej deklaracji podatkowej. Tak, to jest jeden z pierwszych takich elementów mówiący, no jak mogłeś wydać 150 zł, a zarobiłeś 100. Więc pomyślcie sobie, czy mając w portfelu 100 funtów i nie macie karty, czy możecie pójść do sklepu zrobić zakupy na 140-150 zł. No nie, tak? Więc tu w tym momencie te pieniądze będą musiały być pożyczone czy w jakiś tam inny sposób. Natomiast w przypadku przedsiębiorstwa czy osób, które zarabiają pieniądze, te pieniądze muszą się zgadzać, że pieniądze, które zarabiamy, mało tego, mamy koszty naszego życia, które także wchodzą w zakres tego wszystkiego i urząd jest w stanie oszacować nasze życie, gdzie mieszkamy, ile płacimy za kredyt, za samochody, za nasze przyjemności, wakacje, jedzenie i normalne funkcjonowanie, więc tutaj w tym momencie jest to wszystko do policzenia. Więc to jest jedna z takich właśnie rzeczy, że z jednej strony te rozliczanie dochodów jest niekompletne, bo mamy straszny bałagan w dokumentacji, a z drugiej strony, bo celowo te dochody chcemy ukryć, więc tak to już bywa. Kolejna rzecz, która jest, no to jest ta nieterminowość. Ta nieterminowość właśnie wiąże się z tym, że mamy strach, mamy wiele innych rzeczy, które są pewnymi procesami w naszym przedsiębiorstwie, załóżmy, nie na tyle niepoukładanymi, że ciągle nam brakuje na wszystko czasu. Jeżeli popatrzymy na wiele osób prowadzących działalności gospodarcze, widzimy, że te osoby są bardzo, bardzo mocno zalatane i najczęściej słyszymy, czy możesz, nie mam czasu, nie mam czasu, tak? Też czasami nie mam czasu,
bo na przykład nie wpiszę sobie w kalendarz, że się umówiłem z dwoma czy z trzema osobami na jakąś rozmowę, a się potem okazuje, że jeszcze gdzieś tam coś innego zrobiłem i tak dalej. Natomiast staram się tego czasu mieć jak najwięcej i pracować jak najmniej. Notabene to będzie jeden z moich niedługo przygotowywanych live'ów, ile pracuje właściciel firmy. Więc o tym będę mówił, ponieważ to do mnie coraz częściej gdzieś przychodzą te wszystkie rzeczy. Ile pracuje właśnie funder dla danego przedsiębiorstwa. Więc wiele osób popełnia ten błąd zbyt dużej ilości pracy, czy brania na siebie zbyt dużej ilości obowiązków. I zawsze w każdym przedsiębiorstwie jest tak, że jest taka ilość pracy, że jej się nie przerobi, bo po prostu zawsze znajdujemy jako funderzy, jako osoby, które są przedsiębiorcze, zawsze znajdziemy coś do pracy czy do rozwinięcia i głównie się skupiamy nad rozwijaniem biznesu, więc tutaj nie ma ograniczeń, tak? Więc tutaj w tym momencie nie ma ograniczeń i po prostu jesteśmy zalatani, więc to tu może być, że nieterminowo się rozliczamy, bo jesteśmy zalatani, natomiast to można oddelegować, żebyśmy to sobie rozliczyli, albo właśnie to, co powiedziałem, że jesteśmy tymi osobami, które... Natomiast mogą być to właśnie też osoby, które bardzo panicznie boją się tych dokumentów, bardzo panicznie boją się słowa urząd skarbowy, papiery, faktury, i ich to paraliżuje i to jest właśnie takie odpychanie, a później wydarzyć się może wiele różnych rzeczy losowych bądź mniej i wtedy dochodzi do takiego czegoś, mam do wyboru, albo skupiam się i daję dokumenty do księgowego, albo ratuję jakiś pożar w mojej firmie, bo robotnicy przyszli nie na czas, bo materiał nie przyjechał i tak dalej. Wtedy musimy sobie zrobić taką walidację, co jest dla nas ważniejsze i istotniejsze z punktu widzenia funkcjonowania biznesu. Czy to, że się nie rozliczę z podatku, okej, dostanę jakąś tam karę, będzie luz, czy to, że na przykład nie oddam budynku na czas i w ogóle wiele innych rzeczy się może zdarzyć, albo coś mam, jakiś mam problem z moimi mieszkańcami czy osobami, którym wynajmuję nieruchomość. Tak? Więc w tym momencie zaczynamy szukać, jeżeli jesteśmy osobą, która właśnie boi się rzeczy dokumentowych, czy tych podatkowych i tak dalej, to zawsze wybierzemy inny tak zwany powód do tego, żebyśmy poszli w tamtym kierunku i powiedzieli, nie, no w zasadzie no to było ważniejsze, załatanie czy ugaszenie pożarów w przedsiębiorstwie, niż zrobienie rozliczenia. Więc super. To jest to. A myślisz, że osoby, które nie lubią księgowości, tak możemy powiedzieć, tak, że boją się tego, czy tego nie lubią, nie chcą tego robić, to czy dalej mogą prowadzić biznes? Czy jeżeli ktoś nas ogląda i ty mówisz, o, ja odkładam to na później, nie mam jakiejś takiej systematyczności w dokumentach, to czy te osoby już są od razu skazane na porażkę, czy po prostu się nauczą na błędach albo swoich, albo bardziej swoich, czy po prostu muszą się tego nauczyć, czy można to oddelegować, czy można prowadzić firmy i inwestycje i przedsiębiorstwo bez tego? Szczerze, że tak. No dokładnie, to tutaj to wcale nie jest coś takiego, że jeżeli faktycznie nie lubię tej księgowości, że nie będę mógł prowadzić tego biznesu. Na pewno podstawy, które powinna znać każda osoba, która prowadzi biznes, powinna rozróżniać takie kwestie jak przychód, koszty, dochód, podatek, nie wiem, amortyzacja, jeżeli już wchodzimy na jakiś tam wyższy poziom i plus minus właśnie co możemy, czego nie możemy oraz pewne kwestie związane z terminowością, tak? Czyli wtedy, do kiedy musimy dane rzeczy gdzieś tam rozliczyć. To są takie podstawy, które każda osoba powinna, będąc przedsiębiorcą, znać. Natomiast oczywiście środki obrotowe, trwałe i w ogóle i tak dalej, terminologią w dupie to miecie, tak? To nie jest istotne dla was i to na pewno nie będzie istotne przy prowadzeniu biznesu małego, tak? No, definicja, ostatnio z kimś rozmawiałem, definicja biznesu małego to jest między do 50 pracowników i 10 milionów obrotu, tak? To jest definicja małego biznesu. Mikro do 5 pracowników i milion obrotu, tak? To w tym momencie mamy mikroprzedsiębiorstwo. Więc jeżeli prowadzimy przedsiębiorstwa mikro bądź małe, to nie musimy być alfą i omegą, jeśli chodzi o te rzeczy księgowe. W prowadzeniu przedsiębiorstw większych, tak, przedsiębiorstwa średniego, dużego bądź korporacji,
No to z czasem niestety nabywamy tego, ponieważ głównie na posiedzeniach zarządu czy jakichkolwiek decyzjach strategicznych omawiamy rzeczy i się omawia rzeczy związane z finansami, z budżetowaniem, z planowaniem finansowym i tak dalej, więc te terminy już trzeba potem znać po to, żeby móc swobodnie rozmawiać na innym poziomie, gdzie są też inne pieniądze, tak? Rozmowa z jakimś VC albo i tak dalej, z jakimiś innymi firmami, gdzie te przepływy finansowe trochę inaczej wyglądają, to tą wiedzę potrzebujemy. Natomiast na tej podstawowej potrzebujemy tylko podstawy i tyle. Nie musimy się tego obawiać, ponieważ przy małych przedsiębiorstwach możemy zrobić małe problemy. Nie zrobimy tych problemów nie wiadomo jak dużych. Oczywiście każdy z nas będzie miał inną definicję, mały, duży, średni, krótki, szybki i tak dalej, tak? Dla jednego szybko będzie godzina, a dla innego będzie dwa dni i komuś zleci, że chciałbym mieć to zrobione szybko. No to ta druga osoba może zrozumieć, że dwa dni to też będzie szybko. Dla ciebie szybko będzie godzina i potem jesteśmy rozczarowani, że no jak to miało być szybko? No będzie szybko, będzie za dwa dni, tak? Więc każdy z nas ma inne pojęcie co do tych rzeczy. Więc jak najbardziej. Czyli teraz mieliśmy dwa, następny kolejny za chwilę punkt. Słuchajcie, tylko w międzyczasie zrobię parę przypomnień. Witam się ze wszystkimi, którzy jeszcze dołączyli. Fajne komentarze, moi ulubieni, tutaj Dream Team, Karolina, pozdrawiam, Mariusz, Wytyna, Greg, fajnie, że jesteście. Pamiętajcie o tym, żeby polubić, żeby poszerować tego live'a, bo może ktoś, kto chce założyć biznes, czy zacząć inwestować w nieruchomości, może uniknąć jakichś błędów, albo przynajmniej usłyszy jakieś słowa otuchy tutaj od Szymona. Szymon dzisiaj nie jest groźny, coś się zmieniło w jego życiu. Normalnie to mówi, że nie można tego, nie można tamtego dzisiaj. Nie, spokojnie, wszystko dacie radę, możecie, jak chcecie. Szymon, starzejesz się chyba już. A czasami tak jest, że czy człowiek... Czasami masz takie dni, że jesteś taki dobry dla ludzi. No dokładnie, rozumiem. Że mogę być dobry i wcale nie muszę gdzieś tam, nie wiem, krzyczeć i huczeć, tak? Więc lajki, serducha, komentarze i słuchajcie, zadawajcie pytania, bo za chwilę, jak się skończy te swoje podstawowe takie błędy, czy to, co sobie tam wypisał, to będziemy zadawać pytania Szymonowi. Szymon uwielbia odpowiadać na pytania, więc dawajcie znać. Szymon, dalej, trzeci punkt. Trzecia rzecz, którą masz tam na trzeci, braki w opisach, tak? Czyli te kalkulacje, które gdzieś my sobie robimy, czy na rachunkach, są to rzeczy, które są robione bardzo niedokładnie i mają braki w opisach, bo dlaczego to jest istotne z punktu widzenia posiadania rozliczenia się przy nieruchomościach? To ma bardzo duże znaczenie, ponieważ nieruchomości nie rozlicza się, że a okej, okay, miałem z tej tyle, takie koszty, tak? Nieruchomości rozlicza się na nieruchomość, czyli robimy kalkulację do nieruchomości A, B, C, D, E i tak dalej, ile tych nieruchomości mamy, natomiast później to wszystko sumujemy i robimy deklarację zbiorczą do Urzędu Skarbowego. Natomiast w momencie, kiedy Urząd Skarbowy przychodzi na kontrolę dla osób, które zajmują się nieruchomościami, urząd się pyta, dobra, ta nieruchomość, jakie były przychody i jakie tam koszty zostały ujęte do tej nieruchomości. Więc my musimy mieć to przypisane. I często jest tak, że dostajemy taki, wysypują nam reklamówkę z paragonami i mówimy, no dobra, no ale to do czego? I ludzie kompletnie nie wiedzą, do jakiej nieruchomości to powinno być przypisane. I wtedy zaczynają być problemy, bo urząd, jeżeli no, na początku gdzieś by się coś takiego zdarzyło, powiedziałby, nie rób tak, ma być to robione w sposób prawidłowy, natomiast jeżeli to się będzie powtarzało, jest to notoryczne i to jest pokazywanie właśnie takiego, a może gdzieś tam coś będziemy chcieli zataić, no to może być w tym momencie nieprzyjemnie ze strony Urzędu Skarbowego. Mhm. Więc czyli najlepiej wiedzieć taki adres po prostu nieruchomości, jakie są wydatki. I taki jest księgowy, z którą my na przykład robimy nasze rozliczenie, to robimy nieruchomość po nieruchomości. No on też się pyta, to nie jest tak, że o farba, a nie wiadomo, gdzie to poszło. Dokładnie, to w tym momencie, jeżeli właśnie zrobiliście zakup, nie wiem, klamki, która się zepsuła, no to powinniście wiedzieć, do jakiej to nieruchomości i napisać adres, żeby było przyporządkowanie. Zrobiłem taki zakup do tej nieruchomości. No oczywiście w momencie, kiedy kupujemy coś, bo nie wiem, chcielibyśmy te nieruchomości jakoś tam odnowić i tak dalej, jest to kupione na 6-7 nieruchomości, to też powinno być zaznaczone i w tym momencie jakby ten rachunek jest zaznaczony, że jest rozdzielony wedle pomieszczeń, powierzchni, w jakimś tam pewnym stopniu na poszczególne procentowo nieruchomości. I tyle, więc tutaj w tym momencie te braki w opisach.
No i tu jest jeszcze jedna taka rzecz, o której to już jest kolejny punkt, który jest zawsze kontrowersyjny w przypadku osób, które inwestują w nieruchomości. A mianowicie... Poczekaj, napiję się wina. No, dobrze, dawaj. Napij się wina. A mianowicie wszelakiego rodzaju remonty, które podwyższają wartość nieruchomości, chcemy je odpisać tu i teraz i dzisiaj. Gdzie w tym momencie coś, tak jak na przykład u Magdy, za dwa bedroom robimy 5 bedroom HMO, to praktycznie cały remont jest kosztem, który jest odliczony przez dopiero sprzedaży nieruchomości, a nie w trakcie jej funkcjonowania. Oczywiście częściowo jakiś tam gładź i tak dalej, drobne rzeczy, zrobienie kuchni, jeżeli było 1:1, to są koszty, które odliczamy w pierwszym roku. Natomiast w momencie, kiedy my robimy naprawdę potężne rzeczy, robimy dobudówki, na strychu robimy kolejny pokój i tak dalej, zmieniamy bardzo dużo w układzie mieszkania i podwyższamy tym samym jego wartość, to te podwyższania tej wartości przez to, że znaleźliśmy na to sposób, to nie jest naszym kosztem. I to jest bardzo często takie szarpanie się, gdzie odpisz mi to, bo ja to muszę mieć, bo ja poniosłem takie koszty, tak? A potem jak przychodzi urząd skarbowy, to jest, ale on mi to odpisał. I na tej zasadzie to wygląda, tak? Czyli z jednej strony chcemy oddać odpowiedzialność komuś innemu, ale jak się coś rozwali, no to niech on to tym się zajmuje, bo on powiedział, że tak można. Albo przyjął to, no dobra, to ci teraz to odpiszę. Kto ma odpowiedzialność przed Urzędem Skarbowym? Właściciel firmy. Wyłącznie właściciel firmy. Dokładnie, nie księgowy. To, że zrobił księgowy i jeżeli księgowy, oczywiście księgowy też nie jest tutaj bez winy i nie ma problemu, bo w momencie, kiedy Urząd Skarbowy zobaczy, że ten księgowy robił to w sposób celowy i ma u wielu klientów i to zostanie wychwycone, to z automatu dostaje karę bezpośrednio z Urzędu Skarbowego za zaniedbania plus z jakiegoś tam wody, do którego należy, też może dostać z tego tytułu karę. To jest jedna rzecz, a w momencie, kiedy jest coś takiego, co się powtarza i to widać, i Urząd Skarbowy na to wpadnie, z automatu wszyscy pozostali klienci tego biura księgowego mają szansę być sprawdzeni przez Urząd Skarbowy. Z punktu widzenia biura księgowego jest to o tyle niekorzystne, że to jest praca, którą trzeba wykonać ekstra, za którą nikt ekstra nie zapłaci. Tyle, tak? Mamy 200 firm, które trzeba dodatkowo posiedzieć z urzędem i porozmawiać. Na każdą z firm strzelam 2 godziny czasu, no to mamy 400 godzin, za które nikt wam nie zapłaci. Pomyślcie sobie teraz, że idziecie do pracy na 400 godzin za darmo. Kto z was chce iść do pracy za 400 godzin za darmo? Zapraszam w komentarzach. Więc tu jest bardzo duży problem, mianowicie rozliczenia tego wszystkiego, żeby to było rozliczone w taki sposób, aby właśnie to, co można rozliczyć w pierwszym roku, czyli tak zwane 3R, tak? Repair, renew i kurczę, zapomniałem trzeciego R po angielsku. To nie zapomniałeś, tylko to jest teraz zagadka dla naszych widzów. To jest zagadka, dokładnie sobie przypomnę. Kto odgadnie, dostanie uśmiech od Szymona. Dokładnie. Więc to są rzeczy, które dokładnie, więc to, że właśnie coś naprawimy, coś odnowimy, to w tym momencie... Czyli jeżeli robimy remont, generalnie zasada jest taka, że jeżeli robimy like for like, czyli robimy to samo. 1:1, dokładnie. Marcin pisze, refurbished. Refurbished, dokładnie. Super Marcin, dostajesz wspomniane... Generalnie się mówi o tym, że kuchnia na przykład, jeżeli rozbudowujemy kuchnię, robimy open space, dodajemy szafek, dodajemy miejsca, jakąś wysepkę w środku i wygląda to całkowicie inaczej niż było wcześniej, no to jest to kapital, koszt, tak, który możemy sobie odliczyć przy sprzedaży nieruchomości. Dopiero na końcu życia. I co było bardzo fajne w przypadku, jak byliśmy ostatnio w Southampton, na szkoleniu w ten weekend, Gosia Kurzepa w trakcie swojej prezentacji, w momencie, kiedy robiąc już którąś nieruchomość z kolei, nagle się dowiedziała, co robiła, bo nikt jej nie wytłumaczył, że podnoszenie tych wszystkich wartości i tak dalej nie jest kosztem, który odlicza sobie to teraz w przypadku do obniżenia podstawy do opodatkowania. Nie odliczamy od podatku, bo to jest też, mówimy w skrócie, odliczam od podatku, nie odlicza się niczego od podatku. Są czasami niektóre rzeczy, które można odliczyć od podatku. W Polsce można tam parę rzeczy odliczyć bezpośrednio od podatku.
natomiast wszystko się obniża i obniża się podstawę do opodatkowania, czyli po prostu dochód schodzi w dół i wtedy jak już jest, wszystkie koszty są naliczone, to jest podstawa do opodatkowania, którą musimy podstawić i sprawdzić, jaki podatek robimy. To ona sama powiedziała, jak do tej pory robiła remonty w nieruchomościach rzędu 15, 20, 25 tysięcy. Ostatnią nieruchomość, którą kupiła, jej remont wyniósł 3800. Po prostu wymieniła dywany, odmalowała, dziękuję, poszło na rynek. Tak? Bo bardzo często, to jest też jedna z rzeczy, o której rzadko się mówi na szkoleniach, rzadko się mówi w trakcie osób, które chcą inwestować w nieruchomości, że my szukamy tego tego przysłowiowego złotego grala, że chcemy kupić nieruchomość poniżej wartości rynkowej. Bullshit, nie ma prawie, że poniżej wartości rynkowej, bo wartość rynkowa to jest to, kto chce ktoś zapłacić za to, tak? To jest wartość rynkowa. To jest raz. Dwa, mamy trochę rozgrzany rynek i jeżeli osoby, które inwestują w nieruchomości, mają się przepychać z osobami, które kupują dla siebie wymarzony dom i te osoby są w stanie przebić, aha, było 100, to dam 110, a inwestor chce kupić za 90, to z punktu widzenia agenta nieruchomości mówi, inwestor w walsie sprzedaje osobie indywidualnej, bo zarabia na tym większe pieniądze, tym bardziej osoba sprzedająca będzie chciała mieć większe pieniądze. Więc w momentach takich, no to wiadomo, że tutaj podnoszenie tych wartości, tego wszystkiego jest dużo, dużo trudniejsze. I cały jakby myk polega na tym, żebyśmy jak najszybciej puścili daną nieruchomość do tego, żeby ona dla nas pracowała. Ponieważ jeżeli nie mieliśmy doświadczenia w remoncie, nigdy tego nie robiliśmy, to możemy się poślizgnąć naprawdę na tak dużej ilości rzeczy, że to nam wcale na dobre nie wyjdzie. Dzisiaj właśnie będąc u Wojtka Szymonowicza rozmawialiśmy, gdzie on ma przykłady, gdzie jego klienci tracili na nieruchomościach, bo poślizgnęli się na remontach. Na remontach, na złym doszacowaniu się okazywało, że nieruchomość plus remont jest najdroższa niż jakakolwiek inna nieruchomość w okolicy do sprzedania. I wcale ona tej nie ma tej wartości. Bank nie chce. Żadnej wartości nie podnieśli. To jest dokładnie. Więc to są rzeczy, które robimy bardzo często, także prowadząc po raz pierwszy coś takiego. Więc tutaj, jeżeli sobie zdamy sprawę, że nie będziemy podnosić tej wartości teraz po to, żeby wyciągnąć za 6 miesięcy pieniądze, około 6 miesięcy, co też nie jest już prawdą, tylko tyle, że odświeżymy, żeby nieruchomość miała, ja to nazywam, wygląd kupiecki, żeby klient, który przychodzi, żeby zamieszkać w nieruchomości, przyjdzie, powie, ale ładnie i chce się wprowadzić i żeby się wprowadził jak najszybciej, żebyśmy wydali jak najmniej, żeby się jak najszybciej ktoś wprowadził za jak najwyższe pieniądze. To jest ten sukces. I w tym, a sobie odbierzemy pieniądze, jak rynek się poprawi, za 2 lata nieruchomość pójdzie do góry, wyciągniemy część kapitału. Tak, więc to jest to. Dlatego to podwyższanie wartości to jest rzecz, która jest najczęściej takim przeciąganiem liny pomiędzy biurem księgowym a osobą, bo każdy, kto wydał tyle pieniędzy, 30, 40, 50 tysięcy, chce, żeby to było pod obniżeniem tego podatku. Więc tu zastanówcie się, czy tak naprawdę warto. Okej, jeżeli robimy to faktycznie po to, żebyśmy wyciągnęli kapitał z nieruchomości i mieli na następne, spoko. Natomiast no podatkowo na tym nie zyskamy. Zyskamy w postaci cashu, w postaci cashflow. To jest. A co wtedy, w dużej mierze masz rację, oczywiście zależy to też od naszych możliwości, bo wiesz, nie każdy zaczyna z kapitałem 100 czy 200 czy pół miliona, nie? Są ludzie, którzy zaczynają z kapitałem 30, 400 tysięcy i trzeba nim obrócić. I później myślę, że wielu inwestorów ma taki kolejny jakby stopień wtajemniczenia, to jest właśnie to, że nie zawsze trzeba podnosić wartość, czy po prostu część z tych nieruchomości spłacać nawet, żeby było więcej equity w całym portfolio, ale to też do tego trzeba dojść, a nie da się do wszystkiego dojść na samym początku, więc to jest też taka trochę droga, którą musimy przejść, ale jeżeli wrócimy do podatków i do tego, że czyli rozumiemy, że dobra, nie możemy tego odliczyć, no bo nie jest to coś, nie są to nasze koszty, tak? Podnosimy wartość nieruchomości, więc to nie są nasze koszty teraz, to są koszty, które możemy odjąć po zakończeniu życia tej nieruchomości, ale co w wypadku, kiedy kupiliśmy nieruchomość na spółkę i daliśmy kapitał tej spółce, czyli tak naprawdę ta spółka jest nam dłużna te pieniądze, czy wtedy, nawet jeżeli podnosimy wartość, to czy wtedy podatkowo i tak jesteśmy... Zupełnie to nie tak, To nie ma wpływu, czy to zrobiliśmy my, czy to zrobiła spółka. To, że pożyczyliśmy pieniądze do spółki, to nie znaczy, że spółka nie zapłaci podatku.
my nie zapłacimy podatku, wyciągając naszą pożyczkę. Czyli jak pożyczyliśmy 50 tysięcy i spółka nam odda 50 tysięcy, no to jest oddanie po prostu długu, tylko i wyłącznie. Mhm. Tak? Ale jeżeli my tego długu nie weźmiemy teraz, czyli nie możemy zapłacić podatku, jeżeli spółka jest na minusie. Nie? To znaczy nie rozumiem. Zobacz, wiele osób, które gdzieś tam funkcjonują. Pożyczone pieniądze nie są minusem, to są minusem w cashu, natomiast w dochodzie nie, bo możesz pożyczyć i być na minusie, tą sytuację, bo a dochód możesz mieć. Więc wytłumacz to, bo wiele osób myśli, że jak pożyczy pieniądze spółce, no to spółka będzie i tak na minusie, no bo jakby jest tam pożyczka, tak? Więc powiedz coś o tych właśnie director loans, kiedy kupujemy spółkę na nieruchomość na spółkę. Zamieszałaś, może być to trudne i tym bardziej, że teraz, bo po pierwsze, tak? Musimy rozgraniczyć dwie rzeczy. Pieniądze pożyczone, niepożyczone to jest zupełnie inna bajka, a podatki i dochód to jest zupełnie co innego, tak? Jest to w miarę powiązane, natomiast to nie jest jeden do jeden. Bo możemy mieć taką sytuację, że pożyczyliśmy do firmy 50 tysięcy funtów, firma kupiła nieruchomość, depozyt i tak dalej, to w tym momencie nie będzie tym czynnikiem kosztotwórczym, natomiast dzięki temu, że ma tą nieruchomość, miała przychodu 12 tysięcy. Z tego tytułu, załóżmy, z tych 12 tysięcy koszty kwalifikowane, czyli nie wiem, kredyt, jakiś tam mały remont w postaci wymiany wykładziny i pomalowania kosztował nas 6. Spółka zarobiła 6 tysięcy, winna jest nam 50, zarobiła 6, od 6 tysięcy płaci podatek. To, że ma na minusie w cashu minus 50, bo wisi dyrektorowi pieniądze, to jest tyle, że ona wisi dyrektorowi pieniądze, tak? Ale te pieniądze nie zostały jakby wpłacone do firmy na to, żeby obniżyć dochód firmy, bo dochód firmy wyniósł 6 tysięcy i od dochodu się płaci podatek. I te 12 wpłynęło do kasy firmy, 6 wypłynęło i w kasie powinno zostać 6. Jest jeszcze minus, ma jakieś tam inne właśnie rzeczy typu tutaj depozyt i tyle. I to są rzeczy i czynniki, które właśnie powodują, że tego nie wiemy. Ponadto my, jeżeli załóżmy, zrobiliśmy remortgage i dostaliśmy te 50 tysięcy z powrotem na konto, no to my oddajemy te 50 tysięcy właścicielowi, czyli nam, no ale jeżeli wyciągniemy 56, bo te 6, no tam będzie mniej, bo minus podatek, wyciągniemy 55, no to 5 tysięcy będzie naszym dochodem indywidualnym, od którego zapłacimy podatek od dywidendy. Jeżeli zostawimy te 5 tysięcy w firmie, to te 5 tysięcy zostaje w firmie i ono będzie opodatkowane tylko podatkiem corporation tax i ono będzie dalej się rozwijało. Natomiast my jako osoba indywidualna nie zapłacimy tego podatku ekstra od dywidendy, jeżeli tych pieniędzy nie weźmiemy. Jeżeli zrobiliśmy rekredytowanie i wyciągnęliśmy tylko 30 tysięcy i te 30 tysięcy oddajemy, spółka dalej jest winna nam 20. Tyle. Super. Bardzo, bardzo ważne jest, żeby to trochę chociaż rozumieć, dlatego że i o tym też mówiliście z Wojtkiem i ja też rozmawiałam z Wojtkiem, że banki coraz bardziej patrzą na rozliczenia. To nie są głupi ludzie, którzy siedzą tam, podpisują te czeki i oni naprawdę rozumieją te rozliczenia i jak się cokolwiek nie zgadza, to zaraz jest miliard tysięcy pytań. Jak bank wraca z milionem tysięcy pytań, to już jest problem. Tak, to jest dokładnie problem. Tutaj mogę też właśnie powiedzieć, to są jedne z tych błędów, gdzie te rozliczenia są niejasne, a potem właśnie te braki w opisach, te braki, bo mam tutaj jako kolejny braki dokumentacji, tak? Bo bank może od nas poprosić, okej, zrobiłeś takie koszty, a czy ja mogę zobaczyć kopię dokumentów, czyli kopię faktur, paragonów? No nie mam. No to sorry, to sobie tak wpiszmy tyle? No nie. Jeżeli coś takiego jest, to tak naprawdę w tym momencie, no zupełnie to inaczej wygląda, jeżeli mamy jakieś koszty, na które nie mamy pokrycia, to wtedy banki nie są takie chętne do tego, żeby powiedzieć, nie no, spoko. Banki nie chcą pożyczać spółkom, które myślą, że nie mają przyszłości, a spółka, która nie jest prowadzona dobrze albo nie jest solidna z punktu widzenia banku, no to nawet ostatnio rozmawialiśmy o tym z Wojtkiem, że bardzo wiele pytań bank zadaje o temat biznesu, skąd bierzesz swoje leasy, jak masz plan na przyszłość, co chcesz zrobić, bo bank chce mieć zabezpieczenie w postaci wynajmu. To się zgadza, dokładnie.
Więc zaraz o tym też chciałam z Tobą wspomnieć, ale jest parę pytań, więc odpowiedzmy na to. Chciałam wspomnieć o Digital Tax i o tym, gdzie idą te podatki, jeżeli chodzi o inwestycje. Kamila się pyta, czyli koszty zakupu są kosztami spółki. Koszt zakupu nieruchomości jest inaczej liczony. Stamp duty jest kosztem spółki, ale jest to koszt capital gain, który też rozliczamy na końcu życia nieruchomości. Czyli więc jakby sobie go zapisujemy sobie jak te jedynki, które kiedyś, jak liczymy na kartce, to te jedynki zawsze tak, czyli gdzieś te koszty cały czas trzymamy, one są, one się nie znikają, tylko po prostu nie odliczamy. Dokładnie. I tutaj teraz jest bardzo istotne, dlatego tutaj trzeba bardzo mocno pamiętać o dobrym i skrupulatnym prowadzeniu księgowości, ponieważ te koszty, które ponieśliśmy załóżmy dzisiaj i one powinny być w accounts widoczne z roku na rok, tak? Czyli one gdzieś tam narastają, widzimy, że koszty, które przyszły z poprzedniego roku, koszty, które doszły i tak dalej, które są na tak zwanym balance sheet, a nie na profit and loss, to w tym momencie jest to o tyle musi być to jasno wszystko wyjaśnione i zapisane, że w momencie, kiedy dochodzimy do 10, 12, 16 lat życia spółki, w momencie, kiedy spółki, te nieruchomości, to będziemy sprzedawać, czy będziemy coś robić właśnie z tą nieruchomością, no załóżmy sprzedajemy, to musimy wiedzieć, jakie tam były koszty, które będziemy sobie mogli odliczyć, bo to już w ogóle byłoby karygodne, kiedy nie odliczyliśmy tych kosztów w momencie ich poniesienia, bo mam, to wtedy jest kwalifikowane jako wydatek, a nie koszt. Tak? Wydatek to jest, że wydaliśmy pieniądze, ale nie zakwalifikowaliśmy tego jako koszt, więc w tym przypadku wydaliśmy te pieniądze, nie mamy tego z tego tytułu kosztu, dochodzi do końca życia, sprzedajemy nagle, no jakieś koszty ponieśliśmy, ale nie mamy na to potwierdzenia, nie wiemy ile, to jesteśmy dwa razy do tyłu. Więc dlatego to jest potem tak istotne, żeby to prowadzić. Co często nam się zdarza, no akurat nie będę ukrywał, że do nas najczęściej przychodzą klienci, którzy mają już takie problemy, gdzie poziom szamba jest gdzieś tu albo czasami tu. Oni już nie oddychają. I wtedy są kłopoty, bo na przykład jest 6, 7, 9 lat rozliczana firma, i nikt nie wie w ogóle, co było rozliczone, co było kupione, jak to zostało zrobione. Urząd Skarbowy się dopytuje o jakieś tam rzeczy, a było to w biurze Asia, Basia, Kasia, którego już nie ma. Nie było nigdy żadnej dokumentacji. Była wysyłany jakiś SMS, zapłacić podatku trzeba tyle. I wtedy są problemy. I wtedy dopiero się okazuje, że osoba musi zapłacić podatek, którego nie powinna zapłacić, ale dlatego go musi zapłacić, bo nie ma dokumentacji, która potwierdza, że obniżone to wszystko zostało. Stres, który w tym momencie dochodzi, jest niesamowity. Trzeba robić i wykonywać wszystkie inne czynności w firmie, a to mamy takie top of that na coś, na co nie jesteśmy z reguły gotowi i to wcale nie rozwija przedsiębiorstwa, a w drugą stronę demotywuje właściciela. I tutaj są to właśnie te kłopoty z tego braku dokumentacji, z tego właśnie nietrzymania i takiego właśnie rozliczania. Jeden z kolejnych właśnie punktów, który mam, brak accounts i kalkulacji, czyli brak jakichkolwiek rzeczy, które mówią, co zostało zrobione, bo biura coś tam policzyły na zasadzie na jakiejś kartce i to też nam się często zdarza, że przychodzą jakieś osoby, które mają rozliczone na jakichś kartkach to było rozliczane. Nie ma accounts, nie ma balance sheet, nie ma profit and loss, nie ma praktycznie niczego. Jest zrobiona tylko deklaracja podatkowa, która mówi, no okej, w deklaracji masz napisane, że tyle miałeś przychodu. Skąd? No właściciel czasami mówi, no nie wiem, no księgowy coś wpisał. Księgowego się pytamy, to on najczęściej wtedy nie odpowiada, albo już go w ogóle nie ma i go szukać trzeba naprawdę, albo mówi, że przekazał wszystko właścicielowi i ma to wszystko gdzieś. To najczęściej akurat mówimy o tych biurach księgowych, które są pochodzenia z Azji, gdzie te osoby są z Azji. To jest standard ich, wszystko oddałem, niczego nie mam, nie pytajcie mnie, tak? To jest najczęstsza ich odpowiedź i potem blokują w ogóle dostęp do siebie. I nie ma też walki z nimi, bo tak naprawdę potem nie wiadomo, z kim się walczy. I to są te kłopoty, gdzie właśnie to są rzeczy, których nie dopilnowaliśmy, bo chcieliśmy zrobić taniej, bo chcieliśmy zrobić szybko, bo się tego boimy, nie chcemy. No nie sprawdziliśmy też, nie? Że jeżeli sprawdzamy swoje własne rozliczenie i nie wiesz, skąd masz... Dokładnie, jeżeli widzimy, czy tam załóżmy biuro wam mówi, tak, dawaj, spoko, tu gdzieś tam połóż i potem się okazuje, jest jakaś tam wielka hałda wisi, hałda dokumentów w biurze księgowym, to tak trochę to wygląda dodzi. I potem właśnie to są te kłopoty, jeżeli nie otrzymujecie z biura księgowego informacji i wyjaśnień, tak jak
Załóżmy w naszym przypadku, czasami klienci mówią, ty no ale przysłałeś mi tyle do czytania, że ja nie wiem o co chodzi, tak? Staramy się już tak zrobić, że kolory, na przykład to co jest do zapłaty jest innym kolorem podkreślone i jeszcze dzwonimy, tyle jest do zapłaty, natomiast masz tam wyjaśnienia, wyliczenia i masz wszystkie pliki, które są istotne do tego, żebyś ty je miał, my je mamy, ale ty je też miej u siebie, no to w tym momencie tak to powinno wyglądać, czyli przede wszystkim powinno być jakiekolwiek, ale żeby było accounts albo chociażby kalkulacja w Excelu, żebyśmy wiedzieli, co zostało odliczone, kiedy, do jakiej nieruchomości, jakie mamy środki trwałe, co przechodzi na następny okres czasu i tak dalej, i tak dalej. Bo jeżeli tego nie będzie, to faktycznie dojdzie po 5 czy 6 latach do sprzedaży nieruchomości. Nie będziemy wiedzieli tak naprawdę, co jeszcze możemy dodatkowo odliczyć, żeby obniżyć w tym momencie nasz capital gain. Super. To na pewno. O Jezu, aż się spociłam, powiem wam, że ręcam co. Kurde, ja mówię, jak się płaci. Ja się spocę. Jak mówisz o podatkach, to się poce. Okej, okay, rozumiem. Słuchajcie, pytania teraz. No. Przemek mówi, będę, a to o kursie, bo to było trochę wcześniej jeszcze. Słuchajcie, kurs, czyli jak skutecznie wyszukiwać okazję na obecnym rynku nieruchomości, na obecnym rynku nieruchomości, to jest najważniejsze. Przykłady na jak teraz i właśnie nie zawsze to jest podnoszenie wartości. Czasem to jest kupienie czegoś i wynajem, który jest na przykład stabilny, te ludzie też na to nie patrzą, tak? HMO ma super cashflow, ale ten cashflow jest na papierze. Każdy, kto robi HMO, wie lepiej lub gorzej. Jak się ma ich jeden, to jest inaczej, jak się ma ich 50, to też jest inaczej. Więc czasem na przykład wynajem stabilny na następne parę lat przyniesie bez opłat, bez napraw i bez rachunków jest i przyniesie nam większy dochód w perspektywie czasu niż taki szybki zwrot na papierze. O której się zaczyna kurs? O 9 networkingiem, o 10 jest dużo. Wow. Nie, to byłeś tak, ostatnio też tak byłeś. O 9:30 ludzie się dojeżdżają, zjeżdżają, o 10:00 zaczynamy całe szkolenie. Generalnie kurs jest w małej grupie osób, tak jak było ostatnio, gdzie będziecie mogli się poznać ze wszystkimi i porozmawiać i będziemy mogli z wami wszystkimi też my porozmawiać do godziny około 17:00, potem będzie i w przerwie jest lunch, który też jest przez nas tam provided, potem jest obiad, potem jest piwo, więc jest wszystko, co potrzeba, żeby zrobić. I się nie kończy o 17:00. I się nie kończy się o 17:00, bo potem rozmawiamy, pijemy i się bawimy. Słuchajcie, to o to chodzi, żeby była fajna atmosfera, tak, bo wtedy się człowiek najwięcej uczy, ale poznaje też ludzi. Przez to, że się poznajemy, że ja czasem mogę Szymona zapytać nie o bardzo podatkowe rzeczy, bo ja się tym w moim biznesie nie zajmuję, zajmuję się tym na nich, bo ja totalnie się nie znam, co Szymon mówi, to mi tak po prostu przez głowę właśnie, ja jestem taką osobą, co by to na później, on ma to wszystko ułożone i się nad tym bardziej zajmuje na pewno niż ja. On rozmawia z księgowymi, jak przychodzi rozliczenie wszystkich firm, to spędza godzinę przynajmniej albo i dwie na każdej firmie, więc to są jego zajęcia, ale każdy w biznesie powinien robić to, co lubi, więc ja na przykład ja robię to, co lubię, czyli rozmawiam tutaj z wami. Ale więc zaczynamy o 9:00. O 9:00 się zjeżdżamy, kawa, herbata, o 10:00 zaczynamy prelekcję, o 17:00 kończymy prelekcję, ale później zostajemy jeszcze, więc jeżeli macie taką możliwość, to zostańcie, to jest sobota, zostańcie trochę dłużej, zostańcie na noc, bo na pewno tak przynajmniej do 8:00, 9:00 tam będziemy. Bilety macie w linku, zapraszam was bardzo serdecznie, następny kurs na pewno nie będzie do wakacji, będzie na pewno po wakacjach, bo ja mam bardzo dużo pracy z różnymi projektami, zmieniamy dużo w firmie, więc jest dosyć właśnie to, co mówiłeś wcześniej, nie? Że czasem jest się on i właśnie dużo nas jest w internecie, ale jak przychodzi taki moment, że trzeba zrobić trochę pracy w swoim biznesie, to ją trzeba zrobić i po prostu mamy dużo projektów przychodzi przez planning, więc musimy dużo rzeczy ogarnąć, budowlańców i takie rzeczy, które trzeba zrobić po prostu, no nie da się tego nie zrobić, więc jeżeli ktoś z was myśli o tym, żeby być, albo myślał już o tym ostatnio, nie mógł ostatnio, jest teraz w marcu, potem będzie na pewno po świętach, Boże, po wakacjach. Jak wygląda mniej więcej kontrola z urzędu w prywatnym domu? Wiele osób ma firmy założone w prywatnym domu. Szymon, czy taką kontrolę mogą zrobić w prywatnym domu? Jeżeli jest dokładnie. Kontrola tutaj, czy będziemy to w prywatnym domu, w biurze i tak dalej, są to w miarę podstawowe i takie same jakby procedury. Najpierw jesteśmy informowani o tym, że będzie kontrola.
Natomiast na dzień dzisiejszy już nie ma tych kontroli, że urząd wpada do firmy. Wpada z reguły do firm typu trading, które mają jakiś towar, ale to też firma jest uprzedzona o tym, że ktoś z Urzędu Skarbowego przyjedzie. Wysyłają dokumenty i informacje, które proszą o przesłanie. I co jest ciekawe, to jest tak jak osoba, która prowadzi biznes i jest już trochę bardziej doświadczona, nie zadaje pytania, na które nie zna odpowiedzi. Tak samo Urząd Skarbowy. Oni znają odpowiedź, tylko szukają i sprawdzają, czy wy jesteście... Czy ty też znasz. Czy ty też znasz i czy ty się przyznajesz do tego, czy do tamtego. Więc Urząd Skarbowy w większości, jak robi kontrolę, to robi kontrolę, bo ona jest uzasadniona, bo widzą jakieś pewne problemy i błędy od swojej strony. Kontroli takich wyrywkowych dla osób, gdzie na zasadzie, a to weźmiemy tą firmę, to jest bardzo mało, tak? Procentowo to jest około 5% dla firm, które, jest to 5% kontroli w Urzędzie Skarbowym, to są firmy, które są wybierane po prostu z grupy firm, tak? Czyli jest potężna grupa firm i jest z tego wybierany tam naprawdę niewielki procent. Głównie się urzędy skarbowe skupiają nad tymi osobami i firmami, których widzą, że są problemy. I tutaj Magda też napomknęła o tym, sobie nie zapisałem, o tym tak zwanym MTD, czyli Multi Tax Digital, to będzie wchodziło w zasadzie, to już jest. Tylko że to na razie dotyczy w większości przedsiębiorstw, które są powyżej 85 tysięcy funtów, mają sprzedaż i są zarejestrowane do VAT-u. Więc mówimy tu głównie o firmach tradingowych, które się tym zajmują i na razie MTD głównie zajmuje się podatkiem VAT, który w nieruchomościach występuje w śladowych ilościach i można go w ogóle nie mieć. Natomiast MTD od roku 2023 będzie już występował powszechnie dla wszystkich, głównie dla tych, którzy mają więcej niż 10 tysięcy funtów przychodu rocznie, czyli wszyscy. Tutaj tak to ujmując. W tym momencie trzeba będzie składać deklarację do Urzędu Skarbowego z podziałem na rachunki. To nie będzie tak, że mam kwotę sprzedaży A, koszty B, dochód C i tyle, tylko to jest tak, że Urząd Skarbowy w wersji online będzie miał dostęp do naszych wszystkich paragonów czy jakichkolwiek rachunków i będzie w stanie sprawdzić, czy dany rachunek, paragon i tak dalej został zaksięgowany po drugiej stronie u sprzedającego i że on to faktycznie wykonał, a nie jest to zrobione, że sobie wypisaliśmy rachunek i go wrzucamy po prostu w koszty. Czyli po prostu będzie możliwość sprawdzania krzyżowego tych dokumentów. Takie rozwiązania systemowe istnieją praktycznie już w większości krajów Unii Europejskiej i w Europie i jeszcze w kilku innych krajach na świecie i idziemy do takiej cyfryzacji, gdzie na przykład w Holandii, jeżeli ktoś wam wystawia rachunek, to wy nie dostajecie go do ręki, tylko on jest wysyłany od nich z systemu, gdzie kopia idzie, znaczy, że rachunek idzie do was, a kopia automatycznie elektronicznie do Urzędu Skarbowego i wy przy rozliczaniu musicie wiedzieć i się podpiąć pod to wszystko. W Polsce JPK również wygląda tak samo, gdzie szybko wyłapują błędy z VAT-em, błędy z jakimikolwiek innymi podatkami, czyli za chwilę będziemy bardzo transparentni i widoczni dla Urzędu Skarbowego. I myślisz, że w tą stronę to idzie, że właśnie te czasy, kiedy landlordzi brali jakąś gotówkę, nie wiadomo było co, gdzie, jak tak naprawdę, kto ile zarabia, jakie ma nieruchomości, właśnie to wszystko się zmienia w taki sposób, że będzie to właśnie, tak jak mówisz, transparentne, klarowne, tak. Widoczne. Idziemy dokładnie, idziemy w tym kierunku, gdzie urzędy skarbowe będą o nas wiedziały jeszcze szybciej, zanim wy dostaniecie rozliczenie od biura księgowego, to już urząd będzie wiedział to, zanim w ogóle wy dostaniecie to rozliczenie, będzie wiedział o was wszystko. Więc idziemy ku temu, jak jeszcze zostaną wprowadzone cyfrowe pieniądze walut narodowych, to już praktycznie nie będziemy mieli żadnej takiej swobody czy gdzieś tam uciekania. I powiem szczerze, że bardzo dobrze. Bo dlaczego teraz wam powiem bardzo dobrze? Wszystkie osoby, które dzisiaj są nauczone brać coś w cashu, robić coś pod stołem, to są osoby, które się prawie nigdy nie nauczą bycia uczciwymi. I jeżeli się nie nauczą bycia uczciwymi, będą dostawać po głowie i znikną z rynku. A ci, którzy są uczciwi, ta możliwość bycia jeszcze bardziej uczciwym na rynku będzie jeszcze większa, bo ta konkurencja, która jest teraz nieuczciwa, po prostu jej nie będzie.
I to my widzimy, jak to się dzieje w przypadku handlu międzynarodowym, gdzie tutaj jest już naprawdę bardzo, bardzo duża taka kontrola, jeśli chodzi o VAT, cła i te wszystkie inne rzeczy. Ci, którzy gdzieś robili coś pod stołem, to ich nie ma, chyba że to już są zorganizowane mafie ze szczeblem, gdzie są powiązane z osobami rządowymi, no wtedy na to już nie mamy wpływu. Natomiast jak to były takie nieduże firmy, cwaniaczki, które gdzieś tam coś przerzucały, tego już nie ma. I to samo się stanie w branży nieruchomościowej. Więc tylko trzeba poczekać. Wszyscy, którzy oglądają, są uczciwi u Magdy, więc czekajmy tylko na to, że to zostanie wprowadzone i to zostanie wszystkich tych pozostałych, którzy teraz są dla was konkurencją, oni znikną. I oni będą sprzedawać swoje nieruchomości. Właśnie, to będzie to. Słuchaj, Szymon, jeszcze jest parę pytań takich bardzo podatkowych, więc jak będziesz miał chwilę, to wróć do tych pytań albo zapraszam was do kontaktu z Szymonem. Tak, dokładnie, to widzę od Kamili, bardzo fajne pytanie, a ciebie bym poprosił, Magda, bo ci wysłałem dwa linki, jakbyś mogła je wrzucić, byłoby miło. Czy kupując dom za właśnie za 100 tysięcy, sprzedając go za 300, tak, płacimy podatek niedochodowy, podatek capital gain tax, to jest podatek od wzbogacenia. I w tym momencie płacimy ten podatek. Różnice pomiędzy zakupem na spółkę a personal, no to w tym momencie albo spółka będzie płaciła ten podatek, albo my. I tu w tym przypadku, jeżeli te nieruchomości zostały kupione na spółkę, to zapłaci spółka, a my wypłacając dywidendy ze spółki zapłacimy dodatkowo jeszcze podatek. Więc to są rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Natomiast takie jednostkowe powiedzenie, czy kupić na spółkę, czy indywidualnie, to jest standardowa odpowiedź. Odwieczne pytanie. Dokładnie, to zależy. Wiesz co, mi się zawsze jak takie pytanie ktoś zadaje, to mi się zawsze przypomina ta okładka z Hamleta, czy być, czy nie, że to jest... Dokładnie. To nie jest odpowiedź, którą da się w 2 minuty na online, na tego typu spotkaniu. Nie ma możliwości, żeby taką odpowiedź udzielić i żeby ona była dobra, tak? Mhm, powiedz, co to jest, Szymon. Dokładnie, jest to konsultacja księgowa, więc dla wszystkich osób, które bardzo by chciały, żeby się dowiedzieć więcej odnośnie podatków czy rzeczy związanych z księgowością przy rozliczaniu nieruchomości, jest to zakup konsultacji księgowej, to jest link, który Magda właśnie teraz umieściła. I drugi link, który jest to konsultacja biznesowa. To konsultacja biznesowa, ona jest najczęściej ze mną, to dotyczy osób, które chciałyby zacząć rozwijać się w biznesie, skalować biznes, albo są dwa biznesy połączone ze sobą, bo nie wiem, inwestujemy w nieruchomości i sprzedajemy gdzieś coś, albo mamy jeszcze jakieś inne usługi, co z tym dalej zrobić, jak to podzielić. Chyba się zgodzisz, Szymon, że każdy, kto prowadzi biznes, ma taki moment, że dochodzi do takiego miejsca, kiedy sam nie wiesz i nie jesteś w stanie odpowiedzieć sobie na pewne pytania, bo najgorzej siebie zobaczyć w ramce, czyli ciężko jest ocenić, co my robimy dobrze i co robimy źle, co działa, co nie działa, bo często mamy emocjonalne podejście do tego, tak? Biznes jakiś prowadzimy. Chyba na jeden z większych błędów, które ja widzę już u ludzi, którzy prowadzą biznesy, to jest, że trzymają się czegoś zębami i nogami, jak wszystko idzie w inną stronę. Kiedy świat się zmienia, życie się zmienia, ich biznes się zmienia, oni się zmieniają, oni dalej brną w to i dalej dają w to pieniądze, pompują, bo to jest oczywiście najważniejsze, kiedy już tak naprawdę byłoby to trzeba albo uciąć, albo się skupić na czymś innym. I ja często mówię o tym, że warto mieć kogoś takiego i to jest konsultacja z tobą jak biznesowa, ale to jest taki, to jest popatrzenie na swój biznes i na siebie samego oczami kogoś innego. Ja to robię z moimi mentorami, z osobami, które są bardziej doświadczone w inwestowaniu, które siądą i mówią, nie, bez sensu, bo sobie gadasz pierdoły. Nie, dobra, rób to, bo to działa. Jeżeli to działa, no to jakby często na konsultacjach pewnie masz też podobnie na swoich konsultacjach, że ty widzisz to bardzo jasno. Nie, że to jest, ktoś przedstawia ci jakąś sytuację, to jest takie dosyć proste i czasem nawet ta osoba sama sobie zdaje sprawę, tylko przez to, że mówi to do kogoś innego i że sama to przedstawia, więc ja myślę, że zamiast oszczędzać na takich rzeczach, właśnie ja płacę, zgadnijcie, ile ja płacę mojemu mentorowi za 2 godziny, ponad 400 funtów z VAT-em, za to, żeby pojechać do niego, do Luton, spędzić z nim 2 godziny, przyjechać za 2 miesiące, się z nim spotykam i myślę, że jest to jedna z najlepszych inwestycji, jakie robię. Ja nie ukrywam, ja w tym tygodniu
bo też to nie jest tak, że się korzysta cały czas z osób tych samych, tylko ja to samo, mając w moim otoczeniu osoby, które się zajmują biznesami na mniejszą, większą skalę, robią jakieś tam inne rzeczy, średnio mam od około 3 konsultacji w miesiącu z osobami, które prowadzą inne biznesy albo są doradcami biznesowymi, więc a dzisiaj właśnie dosłownie przed live'em skończyłem pisać maila do jeszcze jednej osoby, do której się udało mi dobić, bo to nie było tak mi proste, żeby do tej osoby się dostać, więc właśnie skończyłem maila, wysłałem i liczę na pozytywne rezultaty, bo już jesteśmy w komunikacji, już ustalamy spotkanie i pewne problemy, gdzie to jest tak, że znam odpowiedzi, natomiast potrzebuję potwierdzenia bądź rozwiązania, które mogłyby być lepsze, o którym nie wiem. Więc to jest to normalna rzecz, że osoby, które prowadzą biznes, rozwijają się, skalują, będą potrzebowały osób, które są doradcami na różnym poziomie i doradzają w różnych rzeczach dookoła ich biznesów. To jest rzecz normalnie naturalna i ja sam z tego cały czas korzystam. Sam też mamy często jakby rozmowy z innymi biurami księgowymi, przede wszystkim głównie z doradcami podatkowymi sobie robimy takie spotkania, gdzie też rozmawiamy, co się zmieniło, jak się zmieniło, jaka sytuacja na rynku, jak klienci i tak dalej. Oni dają sobie z tym radę i dzięki temu. Więc to jest to samo, co się dzieje na rynku nieruchomościowym. Ludzie, którzy prowadzą działalność w branży nieruchomości, rozmawiają z ludźmi, którzy mają nieruchomości, bo się rozumiecie, tak? Osoby, które prowadzą, tak jak ja, biuro księgowe, rozmawiam z biurami księgowymi, bo się doskonale rozumiem. Ty sobie wyobraźcie, że się teraz się spotyka z innymi księgowymi, tak sobie cały dzień gadają księgowości. I wszystko zapisujemy w Excelu. Kolorami. I zapisują też. Formuły takie... robimy im makra. Dokładnie tym się zajmujemy, żeby to wszystko było na tych zasadach. Super muszą być te spotkania. Cieszę się, że nikt nie uczestniczy. Ale każdego kręci co innego, więc jeżeli was kręci księgowość, biznes, to zapraszam was na kanał Szymona. Zapraszam Szymon na spotkanie. Jeżeli chcecie Szymona spotkać osobiście i mnie pewnie też, to 6 marca jesteśmy na Zbiro w Milton Keynes. Ja chętnie posłucham twojej prezentacji, a 12 marca 6 zapraszam do Milton Keynes, do Asi Ptasińskiej, gdzie będę mówił o skalowaniu międzynarodowego biznesu na marketplace'ach typu Amazon i nie tylko, sprzedając różne rzeczy. Właśnie robiliśmy podsumowanie, gdzie dla naszych klientów w 2021 zrobiliśmy sprzedaży na 98 milionów złotych. Więc, a ten rok jest szacowany na 220 milionów, że zrobimy sprzedaży. Więc super. Coś o sprzedaży więc... chłopaki u mnie w firmie wiedzą. I ty sam też. No ja Szymon, niby nie sprzedaję, ale ciągle sprzedaję. Dokładnie. Sprzedaje. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Dziękuję tobie, Szymon. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że będziecie tutaj gdzieś nas obserwować, oglądać, szerować, lajkować. Wszystko, co dacie, to do was wróci, a nam będzie bardzo miło z Szymonem, że z czegoś się dowiedzieliście. Jeszcze raz, Szymon, tobie bardzo dziękuję. Wszystkim wam życzę miłej nocy. Dobranoc. Do zobaczenia.